Szanowni Państwo, dzisiejszą zapowiedź realizuję z Galerii Filharmonicznej, w której do końca wakacji można obejrzeć wystawę Tytusa Brzozowskiego, warszawskiego architekta i akwarelisty, na którą serdecznie zapraszamy. Najmłodszych, wszystkie dzieci pragniemy zaprosić do wspólnej zabawy w Miasteczku Zabaw Niezwykłych. Wydarzenie odbędzie się w Parku Miejskim 6 sierpnia od godziny 15 do 16.30. W miasteczku wiele atrakcji dla najmłodszych, w tym m.in. chodzenie po linie, zabawy ruchowe, sztuczki cyrkowe, zabawy słowem z rymami, ukryte zadania, poszukiwanie skarbów, odkrywanie zmysłów. Działania będą się odbywały w ramach projektu Magiczny Świat Książek Astrid. Muszę tutaj przypomnieć, że w tym roku obchodzimy 140. rocznicę urodzin Astrid Lindgren, szwedzkiej literatki. Filharmonia w tym okresie realizuje wiele działań promocyjnych i jubileuszowych. Ze względu na tegoroczną aurę Filharmonia przygotowała alternatywne miejsce dla miasteczka. W przypadku deszczu Miasteczko Zabaw Niezwykłych swoją siedzibę będzie miało w naszej Filharmonii, w naszych murach. W niedzielę 13 sierpnia kolejne wydarzenie plenerowe. Warsztaty gry na bębnach afrykańskich. Tutaj zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież oraz dorosłych, które poprowadzi zespół perkusyjny Foliba. Foliba nauczy wszystkich podstawowych uderzeń oraz techniki gry na bębnach afrykańskich, czyli dżembie i dundunie, tradycyjnych rytmów pochodzących z zachodniej Afryki, breków, czyli aranżacji muzycznych do określonych rytmów. Foliba także zrealizuje zabawy i animacje rytmiczne. Oczywiście zapewnia własne bębny i perkusjonalia do uczestników. Tutaj muszę wszystkich ostrzec, że ilość miejsc jest ograniczona, a zapisy prosimy kierować na adres mailowy wck@wck.org.pl. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń, które organizujemy, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej wck.org.pl oraz na fanpage'u Wejherowskiego Centrum Kultury, na który serdecznie Państwa zapraszamy.